Specjalny mopsodyniowy placek dla uczczenia pierwszego dnia w przedszkolu naszej małej Frytki. Dzięki, babciu. To było pyszne. A teraz czas na obowiązki, mój Pyrku. Pozmywaj naczynia, jeśli chcesz dostać kieszonkowe. Kieszonkowe? Zamierzam wydać swoje kieszonkowe na kosmiczną super rakietę. 5, 4, 3, 2, 1 i start! Jej! Czy ja także mogę mieć obowiązki? Też chcę dostać kieszonkowe jak Pyrek. I też chciałabym sobie kupić kosmiczną super rakietę. Tak ci się spieszy do dorosłości, Frytulko? Obowiązki domowe i otrzymywanie kieszonkowego to poważne sprawy. Musisz jeszcze zaczekać, aż podrośniesz. Ale ja już podrosłam. Już jestem duża. Nie tak duża jak ja, Frytolino. Tęczowa Rita! Pan Pasek z żoną właśnie wrócili z wakacji. Uhu! Witajcie, kochane zebry. Jak tam podróż? Halo, mopsy! O, cudownie nam się podróżowało naszą tęczową Ritą. Panie Pasku, tęczowa Rita jest całkiem zabłocona. Tak, w istocie, mała Frytko. Po drodze przeprawialiśmy się przez wielkie bagniska. No właśnie, czy Pyrek jest w domu, mielibyśmy dla niego małą robótkę. Tak myślimy, może Pyrek zorganizowałby tęczowej Ricie szybką kąpiel. No wiesz, tak, żeby znów odzyskała swoje cudowne kolory. Ja to zrobię. Mogę wypucować państwu waszą tęczową Ritę. Jestem już duża. Mogę, mamciu? Bardzo, bardzo pięknie proszę. Czy mogę sama wykonać tę pracę? No cóż. Tak, zgadzamy się. Czemu nie? Zafunduję tęczowej Ritcie pucowanko. Będzie błyszczeć jak tęcza. Siostra? Ukryj się szybko, mała myszko. Właśnie wykonuję pracę dla państwa Pasków. Ty wykonujesz pracę? Czemu oni mnie nie poprosili? Byłeś zajęty, więc... Wzięłaś za mnie robotę? Mama się zgodziła. Jesteś za mała, żeby pracować. Jesteś małą Frytolinką. To co, mam ci pomóc? Nie, dzięki, Pyrku. Dałam sobie radę. Zadanie wykonane. Widzisz? Jestem już dość duża, by pracować, braciszku. Przyjrzyj się trochę lepiej, a zobaczysz, czy dałaś radę. Pyrek ma rację. Nie jestem dość duża, aby wykonywać takie prace. Jestem za niska, kartofelcu. To jest mój poważny problem. Odpadam. Kartofelcu? Ha! Kartofelcu! Co to jest? O! Już łapię! Tip i Top mi pomogą! Taki wielki rozum w takiej małej główce! Top! Tip! Frytka przyszła! Hejka, Frytko! Cześć, Frytko! Czy pomożecie mi umyć tęczową Ritę? A masz tam wodę? Tak! Jest brudna i zabłocona! Aha! Pobiegniemy! Tylko wracajcie natychmiast, gdy na was zatrąbię. Tęczowa Rita znowu błyszczy i mieni się w słońcu. Patrz!
Patrzcie, to przeprowadzki. Ha! Ktoś pewnie przeprowadza się do tego pustego domu koło nas. Jak myślisz, kto będzie naszym nowym sąsiadem, Kartofelciu? Wspaniała robota, dzieciaki! Dzięki, panie Pasku! Ale wiecie, że na dachu tęczowej Rity nadal jest błoto, tak? Na dachu? Musimy lecieć! Babcia na nas trąbi! Sorki, że już ci nie pomożemy! Pyrek! Ha? Chyba jednak potrzebuję twojej pomocy. Pomóż, braciszku. Jak myjesz dach tęczowej Rity, gdy prosi cię o to pan Pasek? Właściwie pan Pasek zawsze mi pomaga umyć dach. O! Nawet twój duży brat czasami bywa za mały, Frytolino. Coś ci powiem. Jak kupię kosmiczną superrakietę, śmigniemy w górę i umyjemy dach. 5, 4, 3, 2, 1 i start! Dobrze myślisz, Kartofelciu. Tak to zrobię. Coś mi przyszło do głowy, Pyrku. Pomożesz mi, proszę? Gotowa? Wszystko będzie dobrze, Kartofelciu. Zobaczysz. 5, 4, 3, 2, 1 i start! I super! Teraz mogę umyć dach tęczowej Rity. Jedziesz, Frytka? Co się tu dzieje? To Frytka. Hej, co ona robi? Frytko, co taka mała mopsinka jak ty robi tak wysoko na górze? Ja tylko kończę moją pracę, babciu. Masz natychmiast zejść na dół. Nie powinnaś tam w ogóle wchodzić. Spokojnie, mopsia policja już wyrusza na ratunek. O, mój dzielny mopsik, co za bohater. Tak jest. Moja Frytula, zrobiłaś mopsiko dobrą robotę, maleńka. Posłuchajcie, moja mała Fryteczka z powodzeniem zakończyła swoją pierwszą pracę. Czy ktoś może zdjąć te dwa nieszczęsne mopsy z dachu? Proszę! No, moja Frytko, tęczowa Rita po prostu lśni czystością. O, to prawda. Odzyskała swój dawny olśniewający wygląd dzięki tobie. Pyrek mi pomógł. Wiemy. Chcemy podziękować wam obojgu. O tak, przygotowaliśmy dla was wynagrodzenie do podziału. Ale potem usłyszeliśmy, że obydwoje marzycie o tym. To kosmiczna superrakieta. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy. Idziemy latać. Dzięki. Uwaga, gotowi i start. Ukryj się. Cześć, jestem Frytka. Witaj, Frytko. Jestem Amanda, a to jest Niko. Ma 4 lata. Ja też mam 4 lata i mieszkam tutaj obok. Hej, hej, nowi sąsiedzi. Rodzina mopsów wita na spacerowej. Dzień dobry. Będziecie mieszkać obok nas? Tak. Świetnie. Niko, czy przyjdziesz do nas się pobawić? Mamy nową kosmiczną superrakietę. Och, wprowadzimy się do nowego domu dopiero pod koniec tygodnia. Może mógłbym się pobawić z Frytką w ten weekend, mamo? Dobrze, w ten weekend. Do zobaczenia, Niko! Pa! Pa! Hej, Kartofelciu, mamy nowego przyjaciela, małą pandę.
twoja mała mopsinka cię kocha, myszko. Gasimy światło, Frytolinko. O, jeszcze tylko 5 minut. Bardzo, bardzo ładnie, proszę. O, nie dzisiaj, Frytko. Już późno. Mopsiko całuski i gasimy światło, dobrze? Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie już. Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie już. Słodkich snów, moja Fryteczko. Mopsiko całuski dla wszystkich. Chodźcie tu, wesołe skoczki. Wesołe skoczki! Teraz sprawdzimy obecność. Obecność! Gdy wyczytam czyjeś imię, ten ktoś pokaże się nam wszystkim, a ja postawię znaczek przy jego imieniu tu na liście. Ale fajnie. Czy wszyscy już gotowi? Gotowi, pani Wierciku! Zaczynamy! Śmieszka? Jestem! Top, 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 top! Tip! Jestem tutaj, panie Wierciku! Frytka? Wesoła, zakręcona Frytka obecna, panie Wierciku! O tak! A kto nam przypomni, który zakręcony wesoły skoczek zaniesie dziś listę obecności do pana Borsuka Lisa? Do sekretariatu? Ja! Tak? To Frytka! Tak, dzielna mopsinka Frytka. Dobrze, czy nadal chcesz to zrobić jako pierwsza, Frytko? Całkiem samodzielnie? Tak, pięknie, proszę, panie Wierciku. No to wracamy do naszej listy. Uwaga! Hiena Howie? Howie? O! Tu jestem, panie Wierciku. Dobra, czy mam ci jeszcze przypomnieć, jak dostać się do sekretariatu, Frytko? Tak, proszę, panie Wierciku. Dobrze, a więc pójdziesz prosto tym korytarzem, skręcisz w prawo, ominiesz szkolną bibliotekę w samym rogu, a potem za salą gimnastyczną znajdziesz szkolny sekretariat. Czy dobrze pamiętasz drogę? Korytarz, w prawo, biblioteka, w rogu, sala, sekretariat! Pewnie, że pamiętam drogę. To dla mnie zwykła bułka z masłem. Wezmę tylko kartofel... Wezmę tylko mój plecak, proszę pana. Nie będziesz potrzebować plecaka. Muszę to załatwić sama, kartofelciu. Zostań w ukryciu, dopóki nie wrócę, dobrze? Wrócę za 3 machnięcia mopsikowym ogonem. Gotowa? Tak, panie Wierciku. Na razie! Powodzenia! A jeśli jednak się zgubisz, zapytaj kogoś o drogę. Jasne, panie Wierciku. Korytarz w prawo, biblioteka, w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo, biblioteka, w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo, biblioteka, w rogu, sala, sekretariat. Jasne, tutaj skręcam w prawo. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu. Pyrek! Hej! Pyrek! Pako! Ewa! Hej! Tak? Dzień dobry. Jestem Frytka, młodsza siostra Pyrka. Tylko do niego pomachałam. Przepraszam. O, nie ma za co. Miło cię poznać, Frytko. Dzięki, że do nas wpadłaś. Pyrku, pomachaj do siostry. Hej. O, w którą stronę mam teraz iść? Korytarz? Skręcić w prawo? Nie, w lewo. Nie, biblioteka, sala... Tak? O,
bardzo pana przepraszam. Czy może mi pan pokazać, gdzie jest sekretariat? Muszę tam zanieść listę obecności wesołych skoczków. Pan Wiercik kazał mi zapytać o drogę, gdybym się zgubiła. Oczywiście. Przejdziesz koło biblioteki, Frytko. W samym rogu i za salą gimnastyczną znajdziesz sekretariat. Jasne. Tak, już zapamiętam. Dzięki. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo, biblioteka w rogu, sala, sekretariat. To już tutaj. Zrobione. Witaj. Dzień dobry, panie sekretarzu. Przynoszę listę obecności wesołych skoczków. O, właśnie widzę. Dzięki, Frytko. Jesteś pierwszym wesołym skoczkiem, który przyniósł mi listę w tym roku. Bardzo ładnie. Dobrze, jesteś pewna, że trafisz z powrotem do sali wesołych skoczków całkiem sama? Jasne, trafię sama do sali. To będzie dla mnie bułka z masłem. No to lecę. Do widzenia. O, jacie. Jejku. O! Którędy teraz mam iść? Tak bym chciała, żeby kartofelcia była ze mną i pomogła mi znaleźć drogę. Kartofelcia? Kartofelciu, czy to ty? A? Kiedy się zgubię, muszę spytać o drogę. Przecież tak powiedział pan Wiercik. Przepraszam. Może mi pani pomóc? Witaj. Pewnie jesteś wesołym skoczkiem. Tak, jestem. A pani? Jestem pani Wełna. Jak masz na imię? Ja? Frytka. A, młodsza siostra Pyrka. To pani zna Pyrka? Znam każdego ucznia w tej szkole. No witaj w tęczowym lesie, Frytko. A powiedz, dlaczego nie siedzisz w swojej sali razem z całą grupą? Widzi pani, zaniosłam listę obecności do sekretariatu, wpadłam do sali gimnastycznej i do sali muzycznej, a teraz widzę, że się zgubiłam. I chcesz mnie zapytać o drogę? Jesteś bardzo rozsądna i odważna. Zasłużyłaś na znaczek pani Wełny. Dobrze, mam pokazać ci drogę? Tak, proszę. O, tędy. A, ale w rewanżu? Chciałabym, żebyś coś zrobiła dla mnie, Frytko. Jasne, pani Wełno. Czy naoliwisz mi kółka od wózka? Trochę mi skrzypią, zauważyłaś? To już tutaj. Spójrz, sala wesołych skoczków jest na końcu korytarza. Dzięki, pani Wełno. Bardzo miło było cię poznać. Pani Wełna? Kartofelcia! Kartofelciu, co ty robisz na korytarzu całkiem sama? Tak bardzo się o mnie martwiłaś i wyszłaś, żeby mnie poszukać? O, dziękuję, kartofelciu. Ukryj się szybko, maleńka. No już. O! Cześć! A wiesz co? Od teraz już nie będę zostawiać cię w plecaku. Zabiorę cię wszędzie tam, gdzie pójdę. Nawet w szkole w tęczowym lesie. Frytka i kartofelcia. Będę cię nosiła w kieszeni. Moja kochana Milusia Mysiu Pysiu. O, Frytka! Byliśmy ciekawi, gdzie jesteś. Czy dostarczyłaś listę panu Borsukowi Lisowi? Dostarczyłam, panie Wierciku. I zgubiłam się niestety, ale byłam dzielna i spytałam o drogę. No, zakręcona robota, brawo! Powiedz, kto pomógł ci odnaleźć drogę? Najpierw pomógł mi nauczyciel Pyrka. Potem spytałam pewną panią Wełnę. Pani Wełna? Właśnie mówiłem twoim kolegom, że pani Wełna jest dyrektorką szkoły w tęczowym lesie.
i jest przełożoną nas wszystkich. To niewątpliwie bardzo ważna osoba i bardzo sympatyczna. Tak, pokazała mi drogę i dała mi znaczek. Jej, Frytko, zaniosłaś listę obecności do sekretariatu już pierwszego dnia. To poważne zadanie dla przedszkolaka. No wiem, wprawdzie się zgubiłam, ale spytałam o drogę. Dwukrotnie. Nieważne, że jestem mała. Zawsze znajdzie się jakaś dobra dusza, która pomoże mi się odnaleźć w mojej szkole. Dobrze mówię, kartofelciu? Mosiko, brawa, Frytko. Skakuj. Wszyscy gotowi? Tak błyszczy i lśni, cały w słońcu lśni. Na dachu ma czerwone światło ma. I wyje. Uuu! Ma głośny klakson. Ła! Mopso, mopso, mobil. To babcia policyjny, mopso, mobil. Mopso, mopso, mobil. To babcia policyjny, mopsomobil. Na cześć pierwszego dnia w przedszkolu. Pycha! Pyszne! No dobrze, moje kochane dyniowe mopsiki. Wychodzę do pracy w centrum rekreacji. Nie przemęczaj się w ostatni dzień, moja mamciu. Dobrze, mój kochany papciu. Zawsze troszczę się o mopsika w moim brzuszku. A ty się prześpij po nocnej zmianie. Tak zrobię. Pa! No tak! Mamciu, nie zapomnij, że później przyjdę do centrum rekreacji na moją pierwszą lekcję pływania. Oczywiście. Widzimy się później. Mopsiko całuski, moi kochani. Mopsiko całuski, mamciu. Nie mogę się doczekać mojej lekcji pływania. A może razem poćwiczycie mopsikowe ruchy pływackie? No już, płyńcie po schodach umyć ząbki i pyszczki przed szkołą, a ja wskoczę w moją piżamę. Chlap, chlap, chlap! Pieski płyną, pieski płyną! Ej, wiesz, kartofelciu? Ta umywalka to jest idealny basen dla ciebie. Możesz już teraz mieć lekcję pływania. Kartofelciu! Jej! Nie wiedziałam, że ty umiesz pływać. To chyba nie jest trudne, prawda? Później zobaczysz, jak ja pływam w basenie. Ale najpierw muszę zabrać swoje rzeczy. Gotowa, kartofelciu? Płyniemy! Idziemy dziś razem na basen. Idziemy dziś razem na basen. Co robimy dziś? Idziemy na basen! Wyskakujcie! Dzięki za podwiezienie, wujku. Baw się dobrze na basenie, Henryczku. Pa, pa! Mamcia? Mamo, już jestem. O! Hej, to moja fryteczka. Już tu jest. Jak ty wyrosłaś. Cześć, Frytko. Cześć. Powodzenia na pierwszej lekcji, wesołe skoczki. Bawcie się dobrze razem z panią Nurek. Dziękujemy, mamciu mopsik. Trochę się denerwuję. Bardzo się denerwuję. No, ja wiesz. Witajcie. Jestem pani Nurek. Będę was uczyć pływać. Przebierzcie się w wasze stroje tam, a potem spotkamy się nad basenem. Już czas na waszą pierwszą lekcję pływania. Poczekaj na mnie. Nie mogę się doczekać.
cię kocha, mamciu! Patrzcie, jak ekstra! Super! Duży. Torby i ręczniki połóżcie tam, żeby nie przeszkadzały. Przyjdźcie po deski i ustawcie się wzdłuż basenu. Zostań tutaj, kartofelcu. Pilnuj mojej torby i patrz, jak pływam. Tak jak ty! Dobrze, dzieci. To są wasze deski. Teraz wszyscy usiądźcie na brzegu basenu i hop, skakujecie. Tak jak ja. Proszę, kochani! Trzymajcie mocno deski i delikatnie zsuńcie się do wody. Udało mi się! Hop! Na bombę! Nie, mój drogi, nie tak to się robi. Ja nie chcę wskakiwać. Niko? Frytko, patrz, wskoczyłem. Wskakuj już, Frytko. Woda jest przyjemna. O-o, pamiętajmy, żadnego chlapania, gdy uczymy się pływać. Chowy już cię nie ochlapie, obiecuję. Chodź, Frytko, tu nie jest głęboko. Dotykam łapkami dna. Dobrze. Wskoczyłam! Wskoczyłam! I też dotknęłam łapkami dna! Jesteśmy już gotowi, żeby uczyć się pływać! Tak! Fantastycznie! Jej! Ale to fajne! Pływajcie z deskami, moje dzieci! Dobrze wam idzie? Machamy nogami, machamy nogami! Jeszcze jedno kółeczko! Pływanie to dla mnie bułka z masłem! Jestem mistrzem pływania na plecach, widzisz? Jej! Dobrze ci to wychodzi, Niko! Dziękuję! No tak, ja też tak potrafię pływać. No dobrze, kochani. Wasza pierwsza lekcja pływania jest bardzo udana. A teraz wszyscy wyjdziemy z basenu i wskoczymy do wody z brzegu. Tym razem bez desek. Ja nie chcę wskakiwać. Ja też. Proszę, śmieszka pierwsza. Kolana zgięte, łapki po bokach i wskakuj. Jej! Doskonale. Teraz wy, tip i top. Niko, nie ma się czego bać. No wskakuj. Jesteś świetnym pływakiem. Pamiętasz? Świetnie pływasz. To i skakanie nie będzie dla ciebie trudne. Naprawdę. Tak! Juhu! Wskoczyłem. No Frytko, teraz ty. O, odważ się, Frytko. Nic nie szkodzi. Nie wszyscy wskakują za pierwszym razem. Ale wszyscy z klasy skoczyli oprócz mnie. Lubię pływać, proszę pani. Ale nie lubię moczyć sobie pyszczka. Nie chcę dziś wskakiwać. Czy mogę spróbować na następnej lekcji? Kartofelce? Proszę. Tu jest dla ciebie za głęboko. Oh,
do wody. Teraz wszyscy patrzcie! Tak jak kartofelcia, Fryteczko. Umiem pływać! I umiem skakiwać! Wszyscy umiemy! Brawo, Fryteczko! Tak jak ty, kartofelciu. To był doskonały skok. Brawo, dzielny mopsie. Brawo! Nie zrobiłabym tego bez ciebie, kartofelciu. Fryteczko! Widziałaś, mamciu? Tak, jesteś wspaniałym mopsikowym pływakiem. Halo, już jesteśmy! I mamy w rodzinie nowego mopsa pływaka. Prawda, Fryteczko? Mhm. Wskoczyłaś do wody? Tak, wskoczyłam! I umiem pływać! Umiem pływać! Ej, uważaj na starożytną egipską pracę domową. Muszę ją jutro oddać. Oj, przepraszam. Tak, mnie też się podoba ta naklejka. Zasłużyłyśmy razem za ten skok do basenu. Jestem z ciebie taka dumna, moja Fryteczko. Zasłużyłaś na ciasto dyniowo-marchewkowe. Prezent od moich kolegów na szczęście przed narodzinami maleństwa. O tak, poproszę. Ja też zjem kawałek. Czy ktoś powiedział ciasto? Bardzo proszę. Cześć, babciu. Dobrze spałeś? O, wspaniale. A teraz jedzmy. Pycha. 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 Przepyszne. Frytulinko! Wow, kartofelcie przyjechała! Fernanda to słynna na cały świat supergwiazda piłki nożnej! Jejku! Ukryj się, kartofelciu! Ola! Jest mamcia! Tak, bardzo się cieszę, że znów cię widzę. O, jest i babcio! Pyrek, żubik! A cóż to za mopsinka? Jestem Frytka. Nie, mała Frytka? Aha. Gdy ostatnio cię widziałam, byłaś chyba taka maleńka. Taka? O, mała grulcia. O, prawie zapomniałam. Mam coś dla całej rodzinki. Tak! Ta gra nazywa się piłkarzyki. Dzięki! To miło, że wam się podoba. No, chodźcie, pokażę wam, jak się gra. Proszę bardzo. Dzięki, babciu. Jej. Dzisiaj spróbujemy sobie zagrać jeden na jednego. Będziemy poruszać piłkarzykami i spróbujemy strzelać gole. Właśnie tak! Ale super! Nikt nie pokona Fernandy w tej grze. Jest mistrzynią! Gracias. Popatrzcie tutaj! Ten piłkarzyk wygląda całkiem jak Fernanda. Tak, to prawda. To jestem ja. To mini Fernanda! Zanim rozegramy pierwszy mecz, czas na nektar gruszkowy. Oh, cudownie! Jestem taka spragniona. Kartofelciu! Ten stół do piłkarzyków pasuje rozmiarem do ciebie, kartofelciu! Chcę po mistrzowsku grać w piłkarzyki, tak jak Fernanda! Zagrajmy! Mopsy! Czas na piłkarzyki! Ukryj się, kartofelciu! Pozwólcie, że teraz wybiorę jednego z was, a on zagra ze wszystkimi po kolei. A ty nie będziesz z nami grać, Fernando? Sądzę, że wy, mopsy, musicie poćwiczyć, zanim zmierzycie się ze mną.
Dobrze, kogo by tu wybrać? Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Już wiem! Zagramy w muzyczny taboret, by dokonać wyboru. Nie mogę się doczekać! Gdy muzyka ucichnie, kto pierwszy usiądzie na taborecie, ten będzie pierwszym zawodnikiem w rodzinnym mopsim turnieju piłkarzyków! Dobra, wszyscy gotowi? Tańczymy! Taboret! A brawo, Frytulka! Brawo, Frytko! Tak, wygrała! Brawa dla ciebie, Frytko! Super. Dziś chcę wygrać, wygrać, wygrać! Grajmy! Witamy na rodzinnym mopsim turnieju piłkarzyków! Najpierw zagrają Frytka Błyskawica i Pyrek Dynamit! Tak! Kto pierwszy strzeli gola, ten wygra! Szybko, kartofelciu. Frytka Błyskawica zaczęła całkiem nieźle. Pyrek Dynamit przyjmuje piłkę i... Gol! Pyrek Dynamit w pierwszej minucie wygrywa z Błyskawicą! Tym razem mi się nie udało. Jak widać, nie jestem w tym dobra. Nie przejmuj się, Frytko. Teraz masz drugą szansę na wygraną. Tym razem zmierzysz swoje siły z mamcią Mustang. Tak jest! Teraz trochę ułatwimy wygraną naszej Frytce. Nie! Graj najlepiej jak potrafisz, mamciu. A ja tym razem bardziej się postaram. Dobrze, jak sobie życzysz. Już dawno w to nie grałam i pewnie nie najlepiej mi pójdzie. Dajesz Frytko! O tak, wciąż to umiem. Dzięki Fernandzie i jej wskazówkom, które pamiętam z dawnych lat. To ona uczyła mnie kiedyś grać w piłkarzyki. No, ze mną na pewno uda ci się wygrać. Głowa do góry. Spróbujesz jeszcze raz? A może najpierw dam ci parę praktycznych wskazówek? Widzisz, przez cały czas postaraj się mieć oko na piłkę. Co masz na myśli, Fernando? To, że musisz się starać patrzeć na piłkę przez cały czas. Jasne? Jasne. Spróbuję. Muszę mieć oko na piłkę. Muszę mieć oko na piłkę. Gol! Co się dzieje, Frytolinko? Nawet nie dotknęłaś piłkarzyków. Fernanda powiedziała, że mam mieć oko na piłkę. Zapomniałam, że mam przesuwać piłkarzyki. Nie przejmuj się, Frytulko. Jak poćwiczysz, będziesz w stanie jednocześnie mieć oko na piłkę i przesuwać piłkarzyki. Jutro będziesz mogła trenować przez wiele godzin. Ale teraz pora spać. Dobrze, mamciu. Dobranoc wszystkim. Czego chcesz, kartofelciu? Już łapię. Jeśli wymkniemy się na dół, zagrasz w piłkę nożną i nikt cię nie zauważy. A ja pogram sobie w piłkarzyki. Tak jak zaleciła mi Fernanda. To kolejny wielki plan małej kartofelci. Patrz, kartofelciu, Fernanda śpi na kanapie. Musimy być naprawdę cichutko, żeby jej nie obudzić. Tak! Dobra, zagrajmy jeszcze raz! To najlepszy trening na świecie! To Fernanda. Tak, masz rację, maleńka. To właśnie Fernanda kazała mi robić. Wciąż mieć oko na piłkę. Ale jednocześnie muszę poruszać piłkarzykami. Dobrze, jestem już gotowa. Gotowa na mistrzowski trening. Tak! Strzeliłam gola! Fernanda! Zapomniałam, że ona tutaj śpi. Obudziłyśmy ją? Ukryj się.
Uff, ona dalej śpi jak suseł. Kartofelciu? No może czas trochę odpocząć po tak wyczerpującym treningu. A potem zagramy znowu. Dzień dobry, Karto. Czy nie zasnęłyśmy na dole w salonie dziś w nocy? No nieważne. Już poranek! A to znaczy, że czas na grę... w piłkarzyki! Dobra, pędzimy na dół! Buenos dias! Dziś rano Fernanda będzie z wami grała, a w pierwszej kolejności zagra... z Frytką! Tak, tak, tak! Chcę zagrać z tobą, Fernando! Chcę, żebyś zobaczyła, jak przez cały czas mam oko na piłkę. Dobrze, Frytko. Gotowa? I... A oto Frytka Błyskawica i Fernanda Tytan. Rozgrywają mecz o Mistrzostwo Świata. Gol! Frytka Błyskawica wygrywa! Jej! Niesamowite! Brawo! Dobra robota! Wiesz, wygląda jakbyś ciężko trenowała w samym środku nocy. Fernanda wie! Jestem z ciebie taka dumna, Frytko. Czemu, Fernando? Bo widzę, że jesteś w stanie przyjąć dobrą radę i stosować ją. O, dziękuję, Fernando. Praktyka czyni mistrza, he? Nawet gdy się trenuje w samym środku nocy. I wiesz, co mnie zastanawia w tym wszystkim? Zazwyczaj każdy zawodnik potrzebuje partnera do treningu. Ale ty doszłaś do tego wszystkiego sama. Doprawdy imponujące. Dobrze, Frytka, Pyrek, czas się szykować do szkoły. Do szkoły? Ale ja jestem taka zmęczona. Wiesz, może dziś jest ten dzień, gdy wasza poczwarka zmieni się w motyla. O, tak! Dzień motyla! Mm-hmm. Słyszysz, Kartofelciu? Dziś będzie dzień motyla. Mopsostyczne. Pyrku, mamciu, chodźcie spróbować świeżutkich dyniowych ciasteczek babcia. Smacznego, mopsiki. Pyszne. Dziękuję, babciu. Ślicznie proszę, jeszcze jedno. Przykro mi, Frytko. Zostały tylko cztery. Po jednym dla każdego na jutro. Kartofelciu, przepraszam, że się z tobą nie podzieliłam. Następnym razem na pewno to zrobię. Mopso, obietnica. No, moje mopsiki. Chowaj się. Pora iść na górę myć zęby przed snem. Pyrku, wygram z tobą. Pyrku? Hej, Frytolino. Powiedz, co robisz? Kończę moją pracę domową o starożytnych Egipcjanach. Starożytnych Egipcjanach? Zbudowali piramidy tysiące lat temu. Jej! Mogę ci namalować żółte piramidy i żółty piasek. Lubię malować żółtym. Przepraszam, Frytolino. Jesteś jeszcze na to za mała. To jest dla ciebie za trudne. Ale ja ładnie maluję. Pewnie, że tak, Frytko. Ale swoją pracę domową muszę zrobić samodzielnie. Także proszę, nie dotykaj tego. Chodź już, moja mała Fryteczko. Trzeba umyć zęby. To niesprawiedliwe.
mogłabym pomóc Pyrkowi. Prawda, Kartofelciu? Kartofelciu? Gdzie jesteś? Mopsy są fantastyczne o każdej porze dnia. Kartofelciu! Gdzie jesteś? O nie! Schowaj się, Kartofelciu! Co ty tam robisz, Frytko? Szukałam mojej przytulanki Kartofelci. Musiałam ją upuścić. Chyba pod stół. Ty i twoja przytulanka. Jesteś zabawnym małym mopsem, ale teraz już pora iść spać. Dobrze, babciu. Mało brakowało, Kartofelciu. A ty, Pyrku? Zdaje się, już pora na kąpiel przed snem. No, kończ już lekcję. Czy mogę jeszcze trochę posiedzieć, babciu? Muszę jeszcze pokolorować jedną piramidę. Robi się późno, mój mopsie. Zostaw swoją pracę tutaj i dokończysz ją jutro rano. Dobrze. Arbuzowy kremik. Ciasto dyniowe, moje ulubione. Co jest, Kartofelciu? Nie możesz spać? O nie, jesteś głodna. Nie podzieliłam się z tobą moim ciastkiem dyniowym. I nie mogłaś dokończyć swojej dyniowej pestki. Głodna, Kartofelcia. Chodź, znajdziemy ci jakąś nocną przekąskę. Popatrz, Kartofelciu. Ciastka dyniowe mojego papcia. Babcia mówił, że są na jutro, ale chyba możemy zjeść teraz malutki kawałeczek. Może jeszcze malutki kawałeczek? Kartofelciu, zjadłyśmy całe ciastko! Chodź, wracajmy do łóżka, zanim zjemy jeszcze jedno. Praca domowa Pyrka! Proszę, to jest bardzo łatwe. Chyba trochę mu pomogę. Ojej! Przepraszam. Nie martw się, Kartofelciu. Umiem ładnie malować. Hej! Daj mi pędzelek! Kartofelciu! Kartofelciu, naprawdę potrafię to sama pomalować. O tak! Co ty robisz? Mój rysunek! Co tu się dzieje? Dlaczego nie jesteście w łóżkach? Mamciu, babciu, popatrzcie na mój rysunek! Jest zniszczony! Mówiłam jej, żeby tego nie ruszała! A ona wylała na niego całą wodę! Frytko, dlaczego to zrobiłaś? Ja tylko chciałam pomóc! Frytko, Frytko, pokaż się, proszę. Musisz zejść na dół i przeprosić Pyrka za to, co zrobiłaś. Ale mamciu, ja tylko chciałam pomóc.
Ja nie chciałam mu... Wiem to, Frytko, ale Pyrek prosił, żebyś nie ruszała jego pracy. Powinnaś go posłuchać. Proszę, idź go przeproś. Ale ja nie chcę. Trzeba przeprosić, gdy zrobiło się coś złego. No? No już, Frytko. Pyrku, przepraszam, że zniszczyłam twoją pracę. Nic nie szkodzi, chyba. Chciałam ci pokazać, że ja też potrafię malować. Mówiłem ci, żebyś tego nie ruszała. To moja praca, a teraz nie mogę jej oddać. Przepraszam. Jedno ciastko, które zostawiliśmy na jutro, zniknęło. Frytko, wiesz, gdzie jest? Zjadłam je. Przepraszam, babciu. Byłam głodna. O, Frytko. Idź umyj zęby jeszcze raz, a potem prosto do łóżka. Sobie. Praca Pyrka. Wcale nie powinnam była się do niej zbliżać. Dzień dobry, mamciu. Dzień dobry, babciu. To Pyrek. Dzień dobry, mój kochany mopsiku. Jak samopoczucie, synku? Nie za dobre, babciu. Jest mi ciągle smutno. Ojej. Tak! Frytko, chodź zobacz! Zobaczyć? Frytolina! Ale co się stało? Chodź zobacz! Woda, którą wylałaś, wyschła! I teraz praca jest cała poplamiona i pomarszczona! Wygląda jak zabytek! Jak prawdziwy egipski rysunek! I to dzięki tobie, Frytolinko! Pan Bizon będzie zachwycony! Jednak nadal cię przepraszam. Obiecuję już nigdy nie ruszać twojej pracy domowej. Zgoda! Może jako podziękowanie podzielę się z tobą moim dniowym ciastkiem. Dziękuję, Pyrku. I moja, Kartofelciu, też dostaniesz kawałeczek. No, moje mopsiki, placki dyniowe i krem z arbuza na śniadanie. Dziękuję, babciu. Co to, babciu mopsiku? To mój telefon. Przypomina mi, że jutro mamy dzień z dzieckiem w pracy. A to znaczy, że ty, moja mała Fryteczko, pójdziesz razem ze mną na posterunek policji. Jej! Nie mogę się tego doczekać, babciu. A ty pójdziesz ze mną, Kartofelciu. Gotowe. Idealnie. Babcia będzie mieć wspaniałe urodziny, Kartofelciu. Dzięki mnie. I tobie. Idziemy, Frytolino. Idę, Pyrku. Zabieram wizytówki. Prezent dla babci. Aha. Urodzinowy balon. I ciebie, Kartofelciu. Skakuj. O, ty pierwsza. Dzięki, babciu. Wszystkie mopsy gotowe? Tak! No to jedziemy! Dobra, czy mopsy pamiętają mój urodzinowy plan? Gdy babcia się zjawi, wszyscy usiądziemy na swoich miejscach przy stole. Potem wręczę babci prezent i zaśpiewamy babci Niech nam żyje. A potem będziemy jedli pyszne jabłkowe muffiny. Tak! No, to jesteśmy. Dobra, wysiadamy. Musimy wszystko przygotować, zanim babcia się tu zjawi. Panie Ośmiornico, mamy tu przyjęcie urodzinowe babci Mops.
O, oczywiście, poznaję. Hejka, Frytko, cześć, Pyrku. Właśnie nakrywam stół dla was wszystkich. Patrzcie. Jej! Jej! Ale nie może! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć krzeseł. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć mafinek! Gotowy na przyjęcie urodzinowe dla pięciu mopsów. No tak, pięć mopsów i jedna kartofelcia. Dzięki, pani ośmiornica. Dzięki, myszko. Zrobiłam wizytówki, żeby każdy wiedział, gdzie siedzi. To jest wizytówka babci. Usiądzie tutaj. Pyrek tutaj. Dzięki! Mamcia tutaj, babcia tam. Ja usiądę tutaj, koło mojej babci. A ty ze mną, kartofelciu. Zaplanowałam wszystko ze szczegółami. Jak brawo! No tak, dzięki, maleńka. Trzeba jeszcze przywiązać balon do krzesła babci. Pomóż mi, kartofelciu. Pamiętaj, żeby potem się ukryć, zanim wszyscy cię zauważą. Jej? Hurra! To klakson babcinego mopsomobila! To babcia! Tak jest! Ta-da! Jest babcia! Co przyjechało? Frytko, moi drodzy, pozwólcie, że wam przedstawię mój przyjaciel Gordon. Witam. Nie macie nic przeciwko, że spędzę z wami urodziny babci? Oczywiście, że nie. Kochani, przywitajcie się z Gordim. Witaj. Jaka miła niespodzianka. Gordi? Gordi nie jest częścią mojego planu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, babciu. Dziękuję. Ale mamciu, zaplanowałam przyjęcie na pięć mopsów. Nie na sześć. O, to pewnie Frytka. Witaj. Słyszałem same najlepsze rzeczy o tobie od twojej babci. Babcia wiedziała, że urządzisz jej wyjątkowe urodziny. Ho, 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 au! Spójrzcie tylko na ten stół. Och, mamo, jak przepięknie nakryty. O nie, balon babci! O, i kartofelcie z nim odlatuje. O nie! Ja go złapię! Tylko uważaj na siebie, babciu! Nie, nie, nie dosięgnę! Kartofelciu! Gordi pędzi na ratunek! Jedna puszysta przytulanka dla ciebie, Frytko! Moja kartofelcia! Jesteś już bezpieczna, myszko! I jeden fioletowy mopsobalon! Dziękuję, Gordi. Ten balon jest dla ciebie, babciu. Jest przepiękny. Dziękuję. I dokładnie wiem, do którego krzesła powinnam go przywiązać dzięki tym cudownym wizytówkom. O, tak! Zapraszam wszystkich do stołu. O, chwileczkę, Frytulko. Teraz jest nas sześcioro. Mamy za mało krzeseł. Nie ma problemu. To krzesło dla ciebie, Gordi. Siądź koło babci. Ale... O, nie martw się, Frytko. Możesz siąść koło swojej babci. Ja siądę tu. Ups, o mopsy klopsy, co to było? O, to pewnie był prezent dla twojej babci. O, przepraszam. Nic nie szkodzi. Mój perfekcyjny plan urodzinowy jakoś nie chce wypalić. O, dziecię. O, to wygląda cudownie. Jabłkowe mafiny! Hej! Kochani, spójrzcie! Jest tylko pięć mafinek! O nie! Pomogę ci rozwiązać ten mały mopsiko problem. Patrz! I już mamy sześć! Jejciu! To było mopsiko fajne! Jak to zrobiłeś? Magia! To prawda, Frytko. Gordi zna bardzo wiele sztuczek. Teraz mamy dosyć krzeseł i dosyć jabłkowych mafinek, a więc... Mm.
O, racja, kartofelciu. Powinnam dać prezent babci, zanim zaczęliśmy jeść mafiny. Zrobię to teraz. Pokaż jeszcze jakąś sztuczkę, Gordy. Jasne, Pyrku. Ale muszę pożyczyć puszystą przytulankę Frytki. O! Dobrze. Ukryj się, kartofelciu. Proszę, Gordy. Dziękuję. Położę puszystą kulkę o tutaj. Kartofelciu? Teraz będę przesuwał te kubeczki. Wszyscy uwaga. O! Czy ktoś wie, pod którym kubkiem jest przytulanka? O, pod zielonym! Jesteście pewni? Aha. Gdzie zniknęła kartofelcia? Spokojnie, Frytko. Twoja przytulanka jest bezpieczna. Wystarczy, że ty i babcia wypowiecie magiczne słowo. Abramopsdabra! No dobrze. Czy możesz podnieść czerwony kubeczek? Kartofelcia! Jej! A teraz, czy możesz podnieść żółty kubeczek? Magiczny minicylinder! To dla ciebie, Frytko. Za to, że tak fantastycznie zaplanowałaś przyjęcie. Dziękuję, Gordy. Podchodzi! I co teraz, Frytko? Nie mam pojęcia, babciu. A to mały urodzinowy prezencik ode mnie dla babci Mops. Mi, 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 mi. Niech nam żyje babunia. Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje babcia Mopsik. Niech nam żyje 100 lat. Babciu. Dziękuję, pani ośmiornico, i dziękuję wam wszystkim, kochani. Jakie mopsikowo cudowne urodziny. Dobrze, a kto chce tortu? Ja proszę. Tak, jeszcze nie dałam babci urodzinowego prezentu. Proszę, to dla ciebie. Och, nie przejmuj się małą kokardką. A cóż to takiego może być? My, znaczy, ja sama zrobiłam to dla ciebie, babciu. Dzięki, kochana. Fioletowa gwiazdka do mojego auta. Po prostu idealna do mojego fioletowego mopsomobilu. Dziękuję. Kocham cię, moja mała frytulinko. Urządziłaś babci nadzwyczajne urodziny, Frytko. Dzięki, Gordy. Mam nadzieję, że moja obecność za bardzo nie pokrzyżowała ci planów. Dzięki tobie to przyjęcie było jeszcze fajniejsze. Mopsy, znieśmy wszyscy toast nektarem gruszkowym i wypijmy za perfekcyjną organizatorkę naszego przyjęcia. Słuchajcie, już niedługo czekają nas urodziny Frytki. Tak. Skończę 5 lat. To już niedługo. O, halo? Tak? Aha, aha. Oczywiście. Do zobaczenia, pa. Kto to był, mamciu? Moja dawna przyjaciółka Fernanda z Meksyku. Przyjedzie do nas już jutro. O, wszyscy ją polubią. Czas na mopsotany. Kartofelciu?